Wiesz w ogóle, co to jest granica, czy nie? E, tak. Że tak jakby ci, funkcja albo, albo, no po prostu, no wiesz już funkcję, co nie? Że funkcja tak jakby się zbliża do jakiegoś miejsca, ale nie może do niego dojść, tak? O. <grych> o, to w, 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 miarę, w miarę sensownie, no. Tak? No coś takiego, pamiętam. Trzy, to... trzy to są bez sensu w ogóle te zadania. No, pierwsze trzy. No. Wiesz, tego nie musimy robić. Ja się tylko po prostu, wiesz, wysłałam, co ta nam babka -mow, wysłała. O, od razu odpowiedź w głowie. O, to mam to wymyślić teraz? No? O kurde, czekaj, e, to będzie tak Jak jest mm, nieskończoność, tam jest uh -huh. Odniesie nieskończoność plus 20 A to to jest e, nieskończoność w pierwszym, co nie? Coś no? takie Tak To będzie minus, to będzie minus nieskończoność w no, B, b. Uh -huh. Ty jest Tak myślę No Piękna w trzecim, no? W trzecim No nieskończoność na plusie Czemu na plusie? No, bo jest minus n. A, bo to nie jest w nawiasie. Nie, jest na plusie, bo jest minus nieskończoność do drugiej. Trzeba się czymś takim jak nawias. Pa. Nawias? No. Jest to jest przed, to jest przed. I tu jest nieskończoność. Nieskończoność. Jam. O, o, widzę twój ekran. Widzisz, i możesz teraz pisać A. też. Rozumiesz? Piszę. Dobra, proszę zbadać użytkownika ant 3K. Panujemy no ja wszystkich haterów tutaj. Tak, nie wolno ten. Dobra, patrz, najprostsza że jak liczysz w granicy, to wstawiasz tutaj, gdzie masz to, do czego mm -hmm. dążysz, wstawiasz do środka. Tak. No i masz zrobione. Mhm. Mm no to wstawiasz? tak. No i tu masz nieskończoność. No tu tak, masz... no to w pierwszym to jest nieskończoność, no to wiadomo. No tak, masz nieskończoność, minus to, no ale te nie mają znaczenia. Mhm. Mm Zobacz, no i tylko to, co jest najwyższy, najwyższy przy najwyższej potędze. Tak? Tylko przy najwyższej, dobra, okej. Okay. No tutaj tak, tutaj tak. Jakbyś chciała to rozpisać. No, jeszcze teraz sobie n kwadrat przed nawias. to ci zostaje 1 trzecia? Mhm. Zostaje minus 2 przez n, a to ci zostaje plus 20 przez n kwadrat. A no rację. i jak jest przez n, to to jest, y, dąży do zera, chyba? No dokładnie. To tak. dąży do zera, to Podam. też tak. dąży do zera. Z tego jest 1 trzecia, no, ale z tego jest nieskończoność. Masz nieskończoność. Tak. Okay? Dobra. Ok. W drugim tak samo. Tylko jest minus nieskończoność, bo to jest minus przed tym. Tak, dokładnie. No, a w trzecim? No kurde, teraz w trzecim to dobra No załóżmy tu wyciągnąć, to tak, będzie n kwadrat To będzie minus jeden plus... O, o kurde Dobra, no nic nie musisz wyciągać, najważniejsze żeby wzięła tylko tu przynajmniej tędy sobie Minus n kwadrat No To jest minus nieskończoność po prostu? No dokładnie minus... Aha Zobacz. Jakby Tasa. było w nawieście, co nie? Jakby było w nawieście ten minus no, z n tak, to, to... Było. Dobra, okej, okay. dobra. Dobra, dawaj jakiegoś serdecznego z następnego. O i tu już się zaczynają ciężkie przykłady, <laughs> a już nie byle co. Dobra, o kurde, dobra, dam sobie radę. Okej, okay. ale fajny. Ej, ale fajne to jest, jak mogę to tu pisać. No, zajebiste. Dzięki Mikołaju! 18 cm za subskrybera. Dżubik dla ciebie. Nie gadaj, że mikrofon się zepsuł. Nie no, co oni gadają? Mikro się dalej pierdoli. Ale od czego to Nie. zależy? Bo ja się normalnie słyszę na przykład. No to bez jest jakiś zjebany. A. Działa? Dobra, podgłośnie. Ok. Że teraz będzie lepiej. Dobra. Dawaj, przykład D. Przykład D, ja mam robić, tak? Dobra. O? No to tak. Niech mm, się zmniejsza, powiększa ten kursorek. A, dobra, obojętny. Nic tu nie powiększaj. Dobra. A nie, dobra, to dzięki jest, dobra. Ok, ja sobie tu napiszę to na dole, bo ja sobie lubię pisać szeroko. Więc tak, chcę napisać lim. Lim. Dobra, coś tam, dobra, tak, oha, uh -huh. dobra, no to tak, to sobie bym wyciągnęła n do trzeciej, co nie? O, ja sobie może wezmę inny kolor tego dług... o, żółty sobie wezmę. E, więc wyciągnę sobie n do trzeciej przed nawias, czyli będzie minus 7 plus ja y, 5 do n do ja mam, 5 żube. przez n, tak? Tak, chyba, nie wiem. No. Będzie 3 przez n kwadrat plus 1 przez n do trzeciej. Tu 3 jest, o, pięknie. Ok, no to... Aha, to jeszcze jest mianownik. O Boże. No, bo to jest o wiele prościej teraz. Mm, no dobra. Tu też n do trzeciej sobie wyciągamy. O, tu się skróci. No tak. Dobra, będzie tak 4... E plus 2 przez n. N. Tak, tak. Plus H. Co będzie 1 przez n kwadrat? Minus 1 przez n do. Wzorzec pisze krzywo. Dobra. Okej, okay, to, to jest łatwe. Tu robisz tak, tak. Tu będzie mm, to do zera. To też do zera. To też do zera. Dobra, to też do zera to na dole. A to napiszę, żeby było. Hmm. To 0, 0 i 0. Ok. No i to zostaje. A, to już. Minus 7 czwartych, tak? Tak. No i świetnie. Rozumiesz? Fajnie, no bo właśnie. Właśnie ja takie przykłady umiem zrobić, ale jak to, co miałam na kolokwium, no to jest trochę ciężej. Dobra. Widzisz, to, to jest najprostsze, co może być. Jak masz taki ten, ten, mhm. to masz ułamek, to. Mhm. Wszystko mi wyjebane, patrzysz tylko co jest najwyższe, najwyższa Dobra. potęga, tutaj to, Dobra. rozumiesz? Tak, teraz, wyjebane wreszcie Jak jest ta to sama, to po prostu piszesz jeden współczynnik przez drugi i Aha. masz od razu odpowiedź. Faktycznie, teraz to widzę. To. Dobra. A jakby było większe tutaj na górze, no to, to już tam się wymyśli, Dobra. albo mniejsze, no to dawaj drugi, z bomby. Drugi, to z Od razu. to. nie to? masz, pisz odpowiedź od razu. Y Aha. No to to będzie minus 5/4. Czemu minus 5/4? Kurde, 4 przez minus 5. No właśnie, z tą stroną. Stroną lewą. Ale to poprawiłam się. No dobra. Degodnia. No dawaj jeszcze dwa takie sportowe z tych dobra. Postów, ciągów. Kurde, to są proste, jak to musi, musi, ab, musisz, z, musisz pójść d, d, d. na drugą stronę, na drugą stronę przejść. Dobra, dobra, to ja to zmarzę. Aha, ja na, drugą na drugą stronę, stronę a, tam masz strzałkę a, tup, taką na górze. O, Fajne, idzie, super. U? Dobra. <ślech> o kurde, bo to będą wzory skróconego mnożenia. Ojoj. Ja tak średnio z tym stoję, bo średnio pamiętam. Hmm. Hmm. Dobra, patrz, pamiętasz, ten co ci interesuje, to, to co stoi przy najwyższej potędze? Dobra. Jaka Czyli... będzie najwyższa potęga na górze? To. To dwa. To? No, no to? Do kwadratu. Aha, a racja czy tak no. kwadratujesz, to coś ci tu wyjdzie. Tu ci wyjdzie. 4N kwadrat minus 4N dodać 1. No ale te, te dwa ci nie interesują w ogóle. Mhm. Chodzi Dobra. Tylko to to, co masz tu? Okej. Okay. A dole czy... jaka będzie najwyższa potęga? Y też n kwadrat. Bo no, to będzie. To no, To będzie 12. O, to będzie cztery dwunaste. No, i ja o to chodzi. I to tyle? To już? No, tyle. możesz napisać, że to trzy czwarte. Co? A, faktycznie. Jedna <laughs> trzecia. Jedna trzecia. O kurde, faktycznie. Ej, to, ale to łatwe jest. Ale, o kurde. Ale masz ogar. O Jezus. To no dawaj następny. Dobra. ok Czyli to będzie tak, to będzie 8n do trzeciej, mhm. tu sobie napiszę 8n mhm. do trzeciej, um, a tu na dole będzie 16n do drugiej yy... i tura, Jezus, 16 razy 5. Mogę uczyć kalkulatora? Mogę. No, Możesz. Dobra, zaczekaj. Będę sobie. Jak tu... trzeba? Czy tu kalkulator jest w tym telefonie? Dobra, okay. A jaki kalkulator. Telefon? A to jest jakiś stary. Stary mój iPhone 6S. Dobra. A każdy iPhone taki sam, czy nie? 5 razy 16 to jest minus 80, czyli. 8. O! Minus 1 dziesiąta! No. Tyle? No. Nie pękisz szybko? Jezus, ale je to zbyt dobrze idzie. Ale nie no, na kolokwium wszystko miałam źle, iż to? Miałam najmniej punktów ze całej grupy. Dobra, to pokazuj to kolokwium. Dobra. Yy, to ci muszę wysłać, czekaj, no momentą. Dawaj kolokwium, nie mamy czasu na takie te. To... Dobra. Kolokwium to nieźle pojebane było. Mm, znaczy, faktycznie. Było, było. że masz spierdalać z tej geodezji. Marnujesz się tam. Ta? No. Co wy gadacie? być na jakąś matematykę teoretyczną. Ta, ta, mój kolega jest wypracowany na jakiejś matematyce, to jak ja słyszę co on ma, to... głowa mała. Dobra, czekaj. Muszę sobie znaleźć to. Bo tu ktoś z zdję... O jest, dobra, mam. Okej. Okay. Kopiuj grafikę. No tu są już takie pojebane rzeczy. To wklejaj. Wkleiłem. Zobaczmy. Kończę go dezjewać, to aha, to no to trudno, no. Ja nie mam co robić innego w życiu. Streaming nie oddaje, tyle Kto powiem. No, streaming nie oddaje. Ja jestem jakąś, jakimś fachowym przypadkiem, że jestem streamerką, która akurat mało zarabia. A ile zarabiasz? Tak na miesiąc może z dwistówki wpadną. Także. właśnie nie, coś jest. No, coś nie coś no, ale no. No powiem tak, niestety bardzo się porównuje do innych streamerek, co nie? Każda streamerka Sorry, ma przynajmniej. W sumie dokaży, co, nie? Zresztą sobie wchodzę do takiej streamerki i pierwsze co robię, patrzę jakie ma tu w donaty. <grych> Także no... Łoj, no to niestety. masz bardzo tragiczne podejście, koleżanko. No, ale no powiem tak, streamuję z pasji, bo... Jakbym, Rozum, tu nie chodzi ja bym, o pieniądze. Właśnie, ja bym streamowała dla pieniędzy, to już bym, no już bym streamowała. No i, i tego nie zrobisz? Tego nie zrobię. Właśnie czai, że ja tu sobie na, na tym, na kolokwium dostałam zaćmienia. Bo ja sobie tak pomyślałam, że czy jak podnoszę o to do potęgi, o to ten 2N, to czy podnoszę też dwójkę. Ja jestem tak, tak zgłupiałam wtedy, bo ja miałam takie. Nie, na pewno się dwójki nie podnosi. Podniosłam, podniosłam samo 2N kwadrat do, do trzeciej. Także no, dobra. Okej, okay, skupienie. Zaraz, to graź wyżej dobrze, to jest dokładnie tak samo. Tak? No? Dobra, no to tak. Yy, dwa n do trzeciej tu będzie pewnie 2 n do trzeciej i tu na dole też jest n do trzeciej czyli to jest dwa nie nie ale to so, tu się ty rozumiesz ty, ty trochę się cyk cyk tutaj nie kończy się zadanie rozumiesz tu się włam, aha ja muszę pomnożyć tutaj. musisz przemnożyć jak chcesz, aha. możesz sobie wszystko wymnożyć no ale nie mamy no nie wiem no to jak ci się dobra. będzie nudzić to sobie masz przemnożyć dobra Czekaj. Będzie... Ogarnęła jakiś najwyższy potęga i najwyższy uczynnik. 8N do 3. Tu będzie 8N do 5. Tak. Chyba tak. No A, tak. zapomniałaś o czymś, moda damo. Aha, minus 8. Mhm. Ładnie. Doroty to jest minus drugi. Dobra. I tu będzie... Ej kurde, jak stobon to rozwiązuje, to jest takie proste. Dobra. Mm, I to będzie minus 2 e do 5. I to już? Czekaj. I to będzie 4. Troszkę ten. Troszkę minusy po pogrzebałaś. A to będzie to będzie tu będzie plus. Bo tu o jest tak. o, to. No. Dokładnie, minus 2 m kwadratu to jednak 4 m kwadrat. To plus, jak coś tu jest. No, bo no, masz. Co się śmiejesz, widzę, że mówię młoda damo Ona jest 10 lat młodsza ode mnie A ile ty masz lat? 45 Nie, ale no, ty masz 21 lat Skąd ty to wiesz? Y bo mi Ula mówiła no. <laughs> Kiedyś pytałaś, no. ile masz lat I Ula mi powiedziała, no. że 21 A ja takie, co? Naprawdę? To ile I... myślałaś? No tak, 26 <laughs> <laughs> yes. Sorry. To jest ale nie mi... wyglądasz jakbyś miała 17 lat? Ula mi mówi, że y, na żywo wyglądasz y, jeszcze młodziej, coś takiego, że nie wyglądasz tak ten, no, no że po prostu wyglądasz na swój wiek na żywo aha No także ten no ja wyglądam, mi bardzo dużo osób mówi, że wyglądam na 30 parę lat, no ale to nie wiem dlaczego ej to było takie proste, że no 4 no? Ty, jesteś spokojnie. Okay. No, czy nie? Dlaczego ja to tak długo się rozwiązywałam Bo kurwa, ale Konga się w następnym zrobiła. Uważaj, tego nie potrafiłam totalnie zrobić. Dla mnie to jest czarna magia. Wręcz powiem, co nie? Minus dwa? O faktycznie, sorry widzowie, ja to będzie minus a, dwa. Tak, bo to jest cztery, a to jest. No, jaki devius ze mnie. O. Ja przeoczyłem się tak, za zapędziliście. No, sorry. No widać, Dobra. kika debil. Hmm. Dobra. Um, Okej. Okay. Tutaj z tego co kojarzy, to te plus jedynki trzeba zapisać jako razy 5 z powrotem, bo to jest tak jakby... No o. masz to tak zrobić, coś tam zostanie fajnie. Dobra, to rozwiązuje. To zrobię tak, że patrz zrobię to tu, wymarzę ci to i ja napiszę to w taki ten... Dobra, nic nie masz, to możemy na drugą stronę wstawić, jak brakuje... O, daj miejsca. na drugą stronę, no, no, daj na drugą stronę, bo ja potrzebuję dużo miejsca Mimo nieskończoność? A jakbyś, jak masz jakieś limy i nie wiesz, ile wychodzi, to weź napisz od razu, równa się nieskończoność, albo równa się zero. No, to zaopatrz. Zniezrobasz szansę, że trafisz. Dobra, okej. Okay. Lepiej tak, niż zostawić puste. Lim. No, pisz się to tak, krepeczka. Aha, co jakby jakiś kresk pisz... O, pyk, pyk. Dobra, to jest nieskończoność jak coś. Okej, okay, dobra. 2 mm, okay. razy 5. No piszcie to kropka. 2 razy 5 do n tej. Razy 5. I pamiętam, że na tym skończyłam. Ja dalej nie wiedziałam, co kompletnie mam zrobić ze sobą. 3n razy 1 druga, tu bym napisała. No. Okej, okay, minus 4 razy 3. 2n razy 3. Dobra. I teraz mianowi Boże, jak krzywo! Dobra, nieważne. Nie ma problemu. Oj, faktycznie. Co? Aha, bo zasłaniał kamerę. pisz dalej, pisz dalej, pisz no, dalej. No nieźle. Ty się tutaj nie, nie stresuj tym. Ty, ty musisz tutaj, wiesz, rozwiązywać tak. przykłady. Myśleć, uczyć się, poznawać tak. nowe rzeczy i możliwości. Mam nadzieję, że ktoś z mojego roku to ogląda. Ale mam nadzieję też, że nie. Dobra. No masz tam jakichś takich kolegów, co mówią, o, szawara, to to, to Właśnie, niektórzy ogarnęli, że zaczęłam streamować, że się streamuję ale no... Wygląda to tak, że się pytają, czy znam Wardęgę, bo on też streamuje na Twitchu, ja mam takie... A znasz? <śmiech> Nie. <śmiech> no. dobrze Nie no, trochę się boję. A Wardęga kiedyś szukał koleżanek. Tak, no to wiem, na no, paru sobie tam jakiś szukał. Dobra. Gry w LoL'a. Do biznesu? O to bym skreśliła, o to skróciła, o to i z tym. Nie wiem, czy tak można, ale ja tak zrobię. Możesz. I skróciłabym... A, o to i tu bym dała piątkę. I tu, o dobra, coś takiego. No możesz sobie tak zrobić. No i kurczę, no co dalej? No właśnie na tym się zatrzymałam, no pamiętam. Weź zrób, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Mam zrobić? Musisz tu porządek zrobić. Posprzątać musi. Okej, okay, dobra. Gdy będzie prościej. Mm. Wiesz, ile jest 2 do 3n, Miesz to zamienić jakoś ładniej. To jest 8 do entej, tak? No. A, no to, to dobra. Ok, to dobra. Napiszę tak. Ustawię. 5 do entej razy 2 razy 5 razy 8 do entej minus Cztery. Boże, czy mój to takie dziwne dźwięki wydaje. 9 do N-tej. Razy 3. Ok. Mm -hmm. I teraz tak. 3 razy 10 do N-tej. Razy 4. O! No ja tu widzę czwóreczkę, jakąś do skrócenia chyba, ale to jeszcze nie teraz. A co ty chcesz skracać? No <laughs> nic, żartowałam. Taki żarcik, dobra, 5 razy 6 to n tej razy sześć wiesz co mi wkurza te plusy o tutaj ten plus i minus na górze plus i minus no to coś o jak to wywalić hmm. dobra hmm. ale to jeszcze możesz tu zrobić lepszy porządek jeszcze lepszy? o jeszcze tu muszę porządkować aha że od największej do najmniejszej? dobra słuchaj <laughs> Stawiasz 5 na samym początku, bo najpierw chcesz mieć zwykłe te, zwykłe liczby. Aha, no. Potem masz 5 do n razy 8 do n. Mhm. Ile to jest? I y 40 do n tej. No, dokładnie tak. O, faktycznie, bo tu można pomnożyć. No i teraz tu jest 4 razy 3 do 12. Mhm. Razy 9 do n. Aha, faktycznie. Teraz na dole co? Też będzie 40 do n tej. 30 razy 40 do entej i dodać. Co tam chodzi? 30. 30 razy 6 do entej. No. No i no, czemu mój tatarzyka? Nie mogę. Mój tatar <grym> no Nie takie dźwięki wydaje <grym> Kurczę, to wiesz co. Nie jak mam jakieś problemy. No to... <grym> Okej, okay, dobra. No i co teraz? No Nie mogę tego skrócić. Mówisz, że jestem to codzienność, tak? <laughs> tak. <laughs> Codziennie rano on jakoś tak, nie wiem, jakby, tak jakby. Tak jakby chciał coś z gardła, tak nie wiem. <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. No, dobra. No, dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, że nie jesteś jedyna, która ma takie <laughs> problemy. Dobra, okej. Okay. Eee, to co teraz? No bo skrócić tego nie mogę, co nie? No, dobra. Wiesz, słyszałeś o czymś takim jak na przykład Jak masz taką granicę Wiesz co się dzieje, czy nie? Hmm. A, to jest 3 przez 5? Tak, 3 przez, 3 do n przez 5 do n mm -hmm. To nie, nie wiem co się dzieje To jest nieskończoność przez nieskończoność Czyli ten taki nie, nie ten, nie... Coś tam niefajnego się wtedy dzieje No, no teoretycznie tak, ale pa Akcja jest taka, jakby tu jest 5 do n, to będzie większe. Jakby ta nieskończoność jest większa od tej nieskończoności, rozumiesz? Aha, no tak. Ta na górze jest większa od tej na dole. Mhm. Więc tak jakbyś to mogę sobie tak w głowie wyjewać i dać tu jeden, a tu będziesz miała nieskończoność, czyli będziesz miała jeden przez nieskończoność, czyli zero. Aha. I to jest odpowiedź na to zadanie? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Bo nie. Jest tylko to jest tylko taki, wiesz, przykład, żebyś zrozumiała pewną zasadę. Mhm, mm okej. Okay. Jest taka zasada, że jak masz jakieś funkcje wykładnicze, ta, ta na górze jest mniejsza od tej na dole, no to wynik tego to jest zero. Ej, ktoś napisał coś mądrego, bo ja tu piątkę skróciłam i ja ją zgubiłam, o tą, tą piątkę. Oj, cofnęłam ci coś. Bo Taką tu piątkę. była piątka, o tu, widzisz, bo ja tu skróciłam dziesiątkę z jedną drugą i tu mi została piątka i ja ją zgubiłam gdzieś no, a, tu. Więc, tu 15. Tu. no więc tu będzie piętnaście tu będzie piętnaście już zmieniam, dobrze ktoś napisał ale wy jesteście mądrzy, kurde ale czuję się teraz jakbym była w sali rozwiązywała jakieś zadanie przy tablicy i ktoś taki mądry że a proszę pani to jest błąd dobra, to taki... nie jest ktoś mądry, tylko ktoś to jest czujny to jest pewna różnica no, dobra, sorry dobra, więc teraz patrz jak już wiesz, że masz zrobić tak samo, jak wcześniej robiłeś, że wyciągasz przednawias. Mhm. Więc co? Aha, przedstawia sobie. A, 40 do Entej. No, to jest największe, więc wyciągasz to przednawias i masz zrobione. Dobra, to napiszę sobie LIM, N, coś tam, nieskończoność. Dobra. 40 do Entej przez 40 do Entej. Okej. O. To tu będzie 5 przez 40 do entej, tak, tak. N minus. No, no nie. Nie, jeszcze 1 razy 1. Nie, 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 no ważne. 5 razy 40 do entej przez 40 do entej, czyli 5. Co? Czekaj. No, patrz, tu, tu masz to, z tego wyjmuję. Jak to podzielić przez 40 do ent, to zostaje 5. Mhm. Aha, czyli jeszcze 40 do enty muszę napisać, tak? Że jeszcze razy. Nie. No, no jak z chężem, masz napisać na górze, no ale to ci się skróci. Wystarczy, że napiszesz 5. Słysz? Że tu mam. Co? Czekaj, jeszcze raz. Yy, 5 razy 40 do enty. Jak wyciągnę 40 do enty przed nawias, to będę miała. 5 przez 40 no do bądź, enty. Wypadek, masz coś takiego. 5x dać 40x. Mhm. Jak widzisz jest... x przed nawias, to jest tak, jakbyś wszystko co masz w postach podzieliła przez x. No tak, to no to to jest plus 5 40. plus 40. No. A między... z mnożeniem, jak to jest? No, ale... Tak samo? A 5 razy x to nie jest mnożenie? Też masz mnożenie. Aha. Ale tu mam, o tu patrz, tutaj mam y, ten, tu mam mnożenie, o tutaj. Ja. <laughs> o, tu mam, tu mam mnożenie. A tu też masz mnożenie. Tu też jest mnożenie. Aha. A, dobra, 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 dobra. To muszę sobie tak powiedzieć, że to jest jedna cyfra, czyli po prostu muszę tak, to sobie to jest, zapisać. Tak, to jest jakby, wiesz, jeden, jeden czynnik. Mhm, tak. Czynnik dobra. to jest jeden składnik sumy. No, tak. Czyli to jest, muszę napisać jako 5 razy 40 do n tej przez 40 do N. 40 do entej. Dobrze? Dobrze. No. Czym ja miałam z tym taki problem? No widzisz, że ja czasami takie losowe rzeczy nie potrafię. No i co teraz z tym możemy zrobić? Yy, no, skrócić. No i zostaje sobie pięć. Aha, i to tyle? Boże, jakim jest ten Debilem! Boże, się teraz widzę. O, ja Dobra, nieważne. Okul. I to będzie minus. Y Minus 12 przez 40 do Entei. Mhm. Raz, razy 9 do Entei. O! I tu, o! Tu jest ten, że tu jest tak jakby jeden: o to. O tu, że to jest jeden, co nie? Bo to jest y, większy, większe, większa nieskończoność. No, 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 masz jeden przez nieskończoność, czyli koniec końców to całe coś to będzie 0. Zero. zero, tak, czyli to do no. zera dąży całe. To dąży do 5, czyli. Aha, czekaj. Dobra, napisz jeszcze sobie na dole, grzecznie. Że... Tak, tak, bo ja już tutaj coś odlatuję mi. Dobra, to już będzie po prostu 15. 15 plus y, 30 razy 6 do n tej przez 40 do ntej. No. Dobra. Um, a to się równa. To tak, to skrócimy. Więc to będzie 1:1. Mhm. To będzie tak. 5. Perwant, ona tu miała dziesięć. Mm, to miała 10. Potem skróciasz sobie do 0, żeby sobie. To jest 0 no też, ty też dąży do zera wszystko. Czyli będzie 1 trzecia. No. I to tyle? Tak. Jezu, jaka jestem mądra! Czemu ja... Jezus Maria! To mega ogarniasz! No i kurde, tak szczerze, to... Jestem pod wrażeniem. Widzisz? Na tym etapie masz już wywalony i widzisz, że to jest zero, to też będzie zero. I Oj faktycznie 5, jest pięć. O, faktycznie. Ej, Jezu, ale ty, ale... ty dobrze tłumaczysz. Jezu jestem pod wrażeniem. Ja miał jak stały stałym ktoś odezwie. Okej, okej. Normalnie. Może zostać aktorką tego programu. Dobra. No dobra, ten, ten przykład to jest jakiś dla bombików. Tak? No dobra. No? O, tu ja pamiętam, że tu pani kazała y, napisać schemat hornera jakiś. Dobra, słuchaj, wstawiasz dwa i patrzysz, co wychodzi. Tu będzie 0 znaczy, przez 0. No tak, jest 0 przez 0, co mhm. jest jakby 0 przez 0. To trzeba coś z tym zrobić, bo takim być nie może. I. O. No. I mi na przykład, no pani mówiła, że schemat Hornera się jakiś robi, co nie? Że Dobra, coś tam ty... się pisze x kwadrat, no, 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 x1, x. Wiadomo, no, no, jak jesteś sprytna i tak dalej, możesz mm -hmm. sobie zrobić, że tutaj sobie rozbijesz to. W ci wyjdzie, że tu jest minus 1, minus 2. Na górze masz ty. To no. Nie. Tak? No, ja nie ra... wiem. A, co? Dwa, 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 dwa. A, bo to jest x do trzeciej na dole. A... No. Do trzeciej, rozumienie, tak właśnie sobie wyjścia. ja postać rzeczy. Dobra, czyli teoretycznie musisz sobie to rozłożyć na jakieś takie mniejsze nawiasy. Na górze i na no, mniejsze nawiasy. bo to, to są jakieś słowo, z mnożenia. Dobra, pokażę Ci coś... Co... A umieć liczyć pochodne. Mm, no, jakieś całki zaczęliśmy. To tam się coś dodaje do potęgi, czy tam odejmuje, co jakieś takie rzeczy. O, no to musisz chyba umieć pochodne jak całki <grym> No, powiem tak. <grym> no, nie wiem, co to jest za tego, bardzo. Wiesz co, jak, jeżeli mam nie oszukiwać, to wczoraj w nocy oglądałam jakiś twój poradnik z pochodnymi, ale totalnie tego nie pamiętam, bo była jakaś czwarta czy trzecia w nocy. Ale coś z pochodnymi, że się tak jakby mno. Tak jakby o to, co jest przed X. Chyba się mnoży razy tą potęgę i to się odejmuje no. razy. Je... Odjąć... Odjąć jeden? No, dokładnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ej, wow, dobra, okej. Okay. Palisz, palisz tu pochodną z góry. A, no to tak. Czekaj. 2X. Yy... No. Oho, plus Oho. 5. Oho, no. Yy, I to tyle. No. To oszustkę wywalam ją, bo ona nie istnieje. Tak, nic, tak nie? Tak, tak. Aha, no. okej. Okay. A teraz pochodną z dołu na dole. Dobra. 1 yy, razy 3. 3 do x z drugiej, ale fajne te pochodne są. Ja myślę, że to jest no. jakaś czarna magia. Minus yy, mm, 3, no. i to tyle. No i to tyle. I co teraz? Hm. No i dobra, a wstaw teraz minus 2. O, hmm, dobra. Yy, czyli tu będzie 1, bo tu będzie dwa minus 4 plus 5 1. I tu będzie minus 2 do. Yy, czekaj. Minus 2 do drugiej to jest 4. 4 razy 3, 12, minus 3 9. No. Już? No? Dobiłaś. Jezu, jak ja. Przejdź, że ja, ja z całego kolokwium dostałam pół punkta. Najgorzej, Dobra, jest... ale nie wiem, czy ty co zrobiłeś... Na to zrobimy napisałam. Ale co zrobiłeś, to jest stwierdzenie hospitala. Aha, hospitala. O, o, mówiłeś coś ostatnio, w się sensie na ten filmik tak. to co liczysz, liczysz, liczysz pochodną góry, liczysz pochodną dołu, no mm -hmm. i... Ale fajne to, to. Ewentualnie jakbyś, się ten... jakbyś chciała to zrobić pamiętam, jak pani Cika będzie kazać. Musiała się mm -hmm. tutaj naprawdę wysilić. No pamiętam, że ja, ja tego hornera, koleżanka mi tłumaczyła gdzieś tak 15 minut przed tym Holokwium i nawet mi tam wyszło, ale wtedy tam trzeba było, było deltę policzyć, co nie? Ja znam wzór na deltę, żadnej że to jest... delty nie liczymy no dobra, ale daj mi dokończyć, że tam trzeba było policzyć jakiś tam x, no wiadomo, wzór na delta to jest min b kwadrat minus 4ac, co nie? Ale no potem trzeba policzyć x1 x2. I ja zapomniałam wzorów na to. Nie zrobiłam tego. Także no. Dobra, sorry. Dobra, to generalnie chodzi o to, że jeżeli tu masz coś takiego 0 przez 0, to znaczy, że jak wstawisz minus 2 do tego wielomianu i do tego, to jeden i drugi ci będzie 0. Tak. No? Okej. Okay. Więc to znaczy, że jeżeli rozbijesz je do postaci leczynowej, to będą miały taką postać, że tu będzie gdzieś to i tu będzie coś dalej. Więc to na dole Aha. też będzie musiało mieć taką postać, że tu będzie x plus 2. znaczy, że Aha. minus 2 jest miejscem zerowym tego wielomianu. Teraz byś musiała go podzielić. Hornerem. Hornerem. Warner to taka sztuczka do dzielenia wielomianów. No to się taką tabelkę robi, patrz, ja ci tak pokażę. Tak. No, Czyli ma mianownik mam zrobić. Całe. No, podziel Hornerem. Dorąc, tak. Mianownik przez minus 2. X do trzeciej, yy, X do drugiej, X do pierwszej, X, no i X do zerowej. Tak. Dobra, załóżmy, że tak, patrz, robię teraz tak, pik, pik pyk, 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 oho i tu będzie minus 2, tak dobra przez minus 2. Yy, tu będzie 1, czyli tu też będzie 1, bo zawsze jak tu jest jed... to samo się pisze w tym, co tu, co nie, tak. Dobra. Minus to tu, tutaj jest 0, bo tu nie istnieje to. Nie ma x to, to kwadratu. <średziny> No. Dobra, minus 2 razy 1 to jest minus 2, czyli to jest minus 2. Ok, bo to się dodaje, dobra. x do pierwszej to jest minus 3, czyli minus 2 razy minus 3 to jest 6. 6, 6, 6, 6, dodaję to, czyli to będzie 3. i x do zerowej to jest 2. Yy... nie, coś źle zrobiłam bo tu powinno mi wyjść zero a no, nie wyszło mi być. co ja zrobiłam źle? nie wiem jakąś pośledzoną tą tabelkę w ogóle narysowałaś <grym> <grym> czemu niby dobra, marzę tą tabelkę, to jest źle nie no, poświę... no, jest okej, okay, no ale no dobra, trochę no to coś źle zrobiłam najprościej jest tak po prostu piszesz na górze Wszystkie współczynniki jakie są przy, po kolei Czyli przy mm -hmm. x3, 1 Przy x2, no nie ma, czy jest 0 Potem masz minus 3 Potem masz 2 ok. mm -hmm. Siup, Siub, tak. siub, siub. Pierwsze przepisujesz, przepisujesz Masz minus 2 No i teraz lecisz. minus 2 razy 1 Plus minus 0, 2. 2 Minus 2 razy minus 2 4, 4 minus 3, 1 Minus Aha, 2 Boże, razy 1 Plus duże, 2, No i okej okay. No. I no. teraz tak. Teraz z tego muszę przepisać, że to jest tak jakby. Eee... Kurde. Zapomniałam, o to. ale coś, coś, coś mi świta, że to trzeba coś tu zrobić, i minus coś tam. Katarta eee... ja masowa. No, patrz, teraz to Ci wyszło. To są współczynniki nowego wielomianu. Będziesz miała x kwadrat minus mm -hmm. 2x, dodać 1. No i tu masz jeszcze x plus 2, bo przez to podzieliłaś. Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. No i dobra, jak, już masz, jak masz już to tak, to masz to i to skracasz, i teraz po prostu podstawiasz. A! Hmm, I masz odpowiedź. Aha, ale to jest ale bez to, sensu. Bez sensu, to, jest w ogóle to, to, dłuższy ten... Nie to, to, to jest okej, okay. jeżeli szybko umiesz geograficznie rozbrać, to jest w porządku. Ale no. to jest prosty. Jesteś... no ten hospital nie, prostszy, no. no. No tak, on jest niezbalansowany strasznie. Dzięki mi sadzo suba, dla dla ciebie. I to jest piękny, prosty, prosty sposób. Tak. Ten to jest taki, musisz więcej ogarniać, więc ktoś to rób ten, no. Nie ma Dobra. co najwyżej. Jeżeli... Napisz tylko jeszcze. Stwierdzenie Della Hospitala, czegoś tak? Tak, napisze i tak, tak Della Hospitala. A ja mam bardzo fajną panią z matematyki, jest taka bardzo miła. Aha. I taka pocieszna. Aha, już z, zdaliśmy już, tak? Tak, na no, trzy zdaliśmy. No dobra, to cześć. Nie no, się czy Ja zrobić. A ty chcesz na piątkę. piątkę zdać, tak? Nie, i tak chyba już nie mogę na piątkę. Chociaż nie wiem. Bo ja ogólnie dostałam pół punkta, ale nie z tych na trzy. Tylko dostałam chyba pół punkta za B podpunkt. Ale co ja zrobiłam w tym podpunkcie B? To ja nie wiem. Dobra. Dawaj następny w takim... Dobra. Możemy jak chcesz zrobić z tej kartki, bo na tej kartce też są takie podobne, że na przykład jest nie, takie... Nie, dawaj ten, dawaj ten. Z tego kolokwium? No dobra. No. no dobra. O kurde. Dobra, to pamiętam, że przed nauką do kolokwium robiłam taki przykład. I tu trzeba jakoś pomnożyć przez yy, yy, przez, przez to, tylko że tu trzeba wtedy zamienić na plus. I wtedy się jakiś tam niewymierny... Nie wiem, coś takiego się robiło. O! U to o niewymierność wędownika, czy coś? No coś takiego, no, tak to się chyba nazywało. Ale no, nie wiem, czy bym to zrobiła dobrze. No dobra, możemy przetestować. Pamiętasz wzory skróconego mnożenia czy nie? Wzorzec skróconego mnożenia? No powiem tak, jak sobie napiszę na ręce, to będę pamiętać. Ja, ja no nauczę się. W sensie jest tak, no to jest a kwadrat, na przykład może być plus 2ab. Zdałam na 69 podstawy. Tylko, no, tylko powiem tak, no yy, na maturze żeby była karta wzorów. My nie możemy mieć karty wzorów na kolokwium. O. Więc no. No. Dobra. To dobra, to czekaj. To mam to rozwiązywać, dobra. Mm, to pierwiastek.. Boże, nie daj zapisać takich pierwiastków, bo dobra, nie wiem Masz jakiś te, wiesz w ogóle, co robisz? No, e, no, bym chciała to pomnożyć, co nie? Zobacz, tu masz coś takiego jak masz a minus b. Mhm. To jest twoje a, a to jest b. Mhm. No i okej, okay, to jest tak o. Jak chcesz rozwiązywać generalnie jakieś limit, to najprościej jak masz jakiś ułamek. Coś się tam dzieje. Mhm. A, tak, czyli no po prostu trzeba to pomnożyć no, przez... więc... Chcemy to pomnożyć, żeby zrobić z tego jakiś ułamek. Mhm. A, to jest taki wzór stosownego mnożenia ciekawy. Czyli przemnożysz to przez a plus b, to jest końców wyjdzie ci A kwadrat minus B kwadrat. O, no jest taki wzór. No, 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 no tak. ale jako, że to jest. No nie możesz tak z dupy tego przemnożyć. Mm -hmm. no, chcemy z tego zrobić ułamek. Ale tak. jeżeli rozszerzymy na teraz to przez A plus B, no to jest tak jakbyś tutaj rozszerzyła przez jeden, czyli na prawie nic nie zrobiła. To mm -hmm. <coughs> jest Tak. No. Czyli no. i robisz tak, i na dole zostaje to... ci A plus B. Potem możesz sobie policzyć granicę na Luzaku i jest odpowiedź. Aha. Czyli to też tak, takie krótkie, tak? No, takie proste, przyjemne. Nie, skąd skąd taki mądry jest, i Dobra, no to po prostu dobra, to piszę. A Widzisz, kwadrat to, to, jest. to jest. Tak. To pisze tak. Pierwiastek 4n do czwartej plus. 2 4n. Do drugiej. Nawias, plus 3n bo. Nie, po prostu nieskończonaś razy nieskończonaś. Do kwadratu. I minus co ja robię żartowałam dwa n kwadrat do kwadratu i to jest plus tak czy ja coś pomyślałam? minus, minus? to minus dobra y... aha dobra bo a kwadrat minus b kwadrat dobra 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 racja racja jestem wzór ok i tu na dole miało być co? Miało być A minus B po prostu? No. Czy jak? Aha. Na no, przez to rozszerzałaś? W sensie? Yy... Yy... Kurde. Tu, tu, tu masz A minus B. Gdzie? Na wejściu. O tutaj, <coughs> czekaj, tu, tu, widzisz? A minus B masz, teoretycznie. Ja Aha. Rozszerzyłaś to teraz przez A plus B, żebyś miała na koniec końców A kwadrat minus B kwadrat. Mhm, tak. I tu na no. dole w takim razie w mianowniku musi być, yy, tak jakby, że jeden. co nie? Co się? No, no nie, musi być A plus B. Aha. Czyli teraz tu rozszerzyłaś to przez A plus B, przez A plus B to to całe jest 1, czyli tak byś nic nie zrobiła. Mhm. Mm ale tu już rozszerzyłaś, sobie wymnażyłaś w górę, więc na dole zostaje ci a plus b. Rozumiesz? Aaaa, dobra, tu jesteśmy. Dobra, czyli tak jakby my pominęliśmy o to pisanie tego czegoś. Dobra, okej. Okay, dobra. Czyli tu po prostu prostu to po prostu będzie... To już zapisałaś, ale na górze sobie, sobie zrobiłaś od razu, do przodu. Roz... Tak, to czekaj. 4n a. do czwartej plus 2n kwadrat plus 3n plus 2N kwadrat. No. Yy, nie nagrać? Nie zapomniałaś na o czymś? Yy, tu pierwiastek. Dokładnie, musisz dalej pociągnąć. Dalej? że do końca? No, to, nie, no, tu musisz skończyć. Tu. No tu, tak. Tu. No, no a, to jeszcze, że trzeba jeszcze narysować kreseczkę już. O? No. no i... To już. E, dobra, tu piszę tak lim, mm, N coś tam nieskończoność. E, dobra. Teraz potrzebuję tak. E, no mi się nie podoba ten nawias na górze, ten minus 2N kwadrat do drugiej. I teraz tak jak zawsze jak miałeś te ułamki. Zrobisz tak samo. Sprawdzamy, co jest przy najwyższej potędze i. A, i mam, mam w piździe ten pierwiastek w takim razie, okej. Okay. Czyli najwie... A, dobra, wiem. No to cztery... n do czwartej mam najwyższej. Czyli n do czwartej y... to po prostu będzie jeden? Nie. Nie. Co? Dobra, nieważne. czy będzie n do czwartej sobie wyciągnę przed nawias, co nie? Dobra. No, dobra. Zrób to może tej lepiej. Wszystko wymnoż grzecznie, bo jednak nie będzie fajnie aż tak. Mam wymnożyć grzecznie, że... Że, aha. Powiem sobie grzesznik grzecznie spróbować. Dobra, 4n do czwartej plus 2n do drugi, bo ten, bo ten pierwiastek mi się niweluje z tym kwadratem, co nie? Tak jakby pierwiastek podnoszony do kwadratu to jest to samo. Tak? No to super. <grym> yy, tak, co? Tak. <grym> no raczej to będzie minus. Yy. E, przepraszam, rozbawiłam mnie coś w dobra, <laughs> czy nie czytam ok y minus 4 razy n do czwartej o, Oj, to wygląda jak jeden z takich tych pierwszych przykładów teraz O. 4n do czwartej aha, to proszę mam przepisać to ta, ta, chyba ta do czwartej mm. albo ja zrobię to tak że to jest 2n do drugiej bo mogę, ro mogę rozbić ten pierwiastek, czy nie mogę go rozbić? Yy, tak, i nie. Chyba przy mnożeniu można go rozbijać, a nie przy dodawaniu. No, znaczy, mm. dobra, par, bo tu generalnie to, co musisz zrobić, koniec. Nie możesz tego tak zrobić, ale koniec końców, jakbyś chciała, to teraz wyciągnę sobie tej N do czwartej przed nawias. Daję. Hmm. A, a, a! Wiem, 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 nie no wiem, nie mów, nie mów, nie mów. No, patrz, robię to. N do czwartej. Mm, dobra, tylko sobie sobie tak. Tu u nas jest początek tego. Oh. N do czwartej. Nawias. Yy, 4 plus. Mm, 2 przez N kwadrat. No, to zera wyschodzą same. Tak, to, to tutaj będzie przez n do trzeciej ej, to jest proste, Jezu, czemu jestem takim debilem, to ja nie rozumiem okay. ten gwiazdek musisz do do końca tak, tak, okay? tak, tak okay. pani z matematyki tak pisze, żeby ładnie ten taki nam protip dała i teraz, patrz, tu wyjdzie n do drugiej dobra, yy, żartowałam czekaj, to trzeba się napisać plus 2n kwadrat no, no i teraz już z górki Dobra, no jakieś tam limit z tej Teraz dupa, tylko posprząta i masz zrobione. Mm, teraz to mogę roz rozłożyć na dwa, bo jest mnożenie. Czyli to będzie. Yy, N do drugiej. Razy. 4 plus. A to chyba nie ma sensu już tego pisać, bo to wszystko do zera do nie? Ale pierwiastek musisz czterech zrobić. Yy, to dwa. No to razy 2 plus 2n kwadrat. Tak? No. No bo to do 0, to nawet nie ma sensu do tego pisać. Mhm. Czyli 4n do czwartej plus 2n kwadrat plus 3n minus 4n do czwartej. Ten sam plus, to jest minus, sorry, pojawiało mi się. No. Okej. Okay. No dobra, pisz odpowiedź. Mm. Odpowiedź? No. Czekaj. Nie widzimy odpowiedzi. Bo to mi się skróci chyba, co nie? To z tym. No. Aha, dobra, czekaj. Czyli to jest 2 N do drugiej. 2 yy, przez... Mm, czekaj. Mm. Dwa Dwa... Trzy, dwie trzecie. Dzięki za Nie, sorry, żartowałam. Tu jest dwa n. O to, dobra. Żartowałam, zrobię to, to tak. Yy. Aha, to tu, tu, tu jest cztery n kwadrat. Czyli jedna druga. No Fajrant. Tyle? Tak. Boże, tragedia jest, no czemu ja tego nie potrafiłam wcześniej? Dobra. Kurde, to ja, ej, to ja zapytam się ładnie pani, czy mogę poprawić na wyższą ocenę niż 3. Profesorka ja... Szawary wrzuciła na IG, że nie musi przychodzić na egzamin, bo już ujebała, link tutaj. Co? Co to jest? Słuchaj profesorka... Chodźcie. Tak. Czemu załóżmy zdjęcie? No! To nie ja jak coś, okej? Okay? Ja tak nie wyglądam. Dobra, robimy C, bo B nie potrafię. Dobra. B jest jakieś takie dziwne. Kurde, teraz bo mi jest mi się... jakieś. Tam wychodzi jakieś E, i tam trzeba jakąś tajną sztuczkę zrobić. A, A tam, to, to... Z E ja nie trzeba, ja nawet nie wiem, A, co to jest to E. To, to na studiach było, do tego nie umiem. No, to wiadomo. Te przykłady to jeszcze ja... z liceum robimy, to jeszcze potrafię. To z liceum niby jeszcze? To czemu ja to mam na studiach? To, to w liceum było. Serio? Ja niby na rozszerzaniu byłam, ale no tak szczerze gówno umiem, ale no, dobra. Okej. Okay. Yy, dobra. To tak, z tym to wygląda... Aha, do, dobra, pewnie to będzie 0 przez 0. A co to w ogóle jest? Jakie jest polecenie tego? No masz lima to obliczyć. Aha, jest samego lima? Dobra. Hmm. Myślałam, że to jakoś... Nie wiem, jakoś, asymptotę. Osob... Dobra, nieważne, coś się tam gadam do siebie. Czyli tak, tu będzie... To nie będzie 0 przez 0, tylko chyba nawet nie muszę liczyć, co nie? No. No, także tu będzie 0 przez 0, a to jest chyba... Nie... O! Nieoznaczony, to się nazywa symbol nieoznaczony, czyli tak być nie może. Dobra, val de la Hospitala. Hospitala? O kurwa, dobra, może jednak nie może jednak nie róbmy hospitala. To się bardziej pochodne umieć, Pochodne? No z pierwiastkiem to ja takiego czegoś nie wiem, co się robi. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. No bo tu jest trochę, tu już taka sztuczka pochodniana. O czekaj, można to zapisać jako x mm, do drugiej razy jedna druga. A pa, tak? pa, Zró zróbmy tą sztuczkę co ostatnio. Mhm. Że w sensie... Aha, to co, że razy, razy to, co nie? Razy to samo. Tak? Nie? Tak? No. Dobra, czyli po prostu razy, razy pierwiastek x kwadrat plus 3x plus 6, to pod pierwiastkiem plus 2. Góry no. i dół. Dobra. Mm, Okej. Okay. To tak, x kwadrat plus 3x plus 6 Aha, no no co się rozpędziłam trochę, mhm Okej okay. Dawaj, zapierdalaj szybko Jezu, ja tak nie potrafię szybko I tak to ra razy, razy ten, czyli to będzie to Razy O pierdziele x kwadrat plus 3x plus 6 Plus 2 Nie płacałaś się na studia czy nie? Mi? Czy się opłacało? No ja jestem po liceum i za bardzo nie miałam pomysłu na pracę. Też szukałam pracy po liceum i nie mogłam znaleźć, więc w sumie nic innego nie zostało do wyboru. A mama mi powiedziała, że jak nie pójdę na studia, to no, do pracy mam iść. Także nie mogłam siedzieć na tyłku i nic nie robić. A. Dobra, razy pierwiastek A. i. Aż streamerka zostaje. Nie, się nie opłaca. Chociaż no nie wiem, no ja nad partnera nie mam, co nie wiem, więc nawet jakieś filmy... I masz nawet partnera? Gościu, ja już, ja już wysłałam piąty wniosek o partnera. Nie, no to moim zdaniem to jest przesada. W takim ja, dzi ja dzisiaj powinnam dostać odpowiedź, no ale no nie wiem, ktoś mnie w Twitchu bardzo nie lubi, chyba. Bo no nie wiem po prostu czemu tak. Ale myślę, że tym razem może zatwierdzą. Dobra, OnlyFans też jakaś... ale właśnie nie jest OnlyFans. Ja na przykład nie mam psychy na OnlyFansu, uważam. Bo ja Dlaczego? jestem. No bo ja mam swoją psychę, jakby mi tak ludzie wyzywali od jakichś tam. Ty no, ja mówisz, że ja słową no. psychę i jesteś streamerem zamiast być oni wiesz, <laughs> wiesz, jaka jest różnica? Jak jesteś streamerem i powiesz, że się źle czujesz, to ci powiedzam, ha, ale jesteś kurwą, znowu udajesz, czemu się nie odpalasz? A jak jesteś OnlyFansiarą, powiedzam, oj Karolinko, ale biedna jesteś, marta jest 100 dolarów. No ja właśnie mam problem z, z, taki, że. To ja tak jakby nie potrafię odpisywać ludziom Że jakby ktoś do mnie pisał, że coś tam, że Ale masz coś tam na tak sexy czy coś To ja bym ja takie, ale czemu oni tak do mnie piszą ja Nie piszę ci tak na Instagramie? Ty widziałaś, co ty wrzucasz na Instagram? No właśnie, ja na, nigdy Nigdy, ich fika nie dostałam, także wiesz To jest... Nie wiem, yy... czemu to powiedziałaś? <laughs> A Ale ja to o Każdego, i dalej nie dostałam, także wiesz Spoko A Spokojnie, daj pięć minut chłopakom <laughs> Dobra Okej, okay. dobra, ale nie, ja no powiem tak, ja mam dopiero 18 lat, za dwa tygodnie mam urodziny 19, no to nie wiem. Jeszcze uważam, że jestem zbyt młoda. Może kiedyś. Ale też sobie myślę, że jakbym chciała mieć kiedyś chłopaka, to trudniej by mi było znaleźć, bo nie wiem. On nie, nie musi wiem. o tym wiedzieć. No, ale nie no, co to za co to za związek taki bez zaufania. W sensie no, by bywa... najwy najwyżej wypaczycie się w 100 dolarówki, no. <laughs> A ja wiem, w sensie z OnlyFansem, nie wiem, moje jest tak, że idzie się raczej na całość, bo ja bym, nie wiem, załóżmy jakieś softy bym wrzucała czy coś, to nie wiem, bo że nie, nie, ja bym się byś bała... była skamerką i oszustką. Ja bym się bała, żeby to nie oddało i ja bym, wiesz, tak czy inaczej, wiesz, wycieki to wiadomo, że istnieją i po prostu, no, nie wiem, raczej OnlyFansa to się już raczej tak na całość idzie, co nie, że, no. Dobra, fajne, fajnie, ale liczysz, kurwa, tego lisa. <laughs> Dobra, sorry. Yy, dobra. To mm. Chodzi o tą w kółku? Kurwa, masz bana. Ech. Ale rozumiesz, gościu, że ja z matematyki mam panią, a nie pana. I wszyscy moi wykładowcy mają rodziny. Ja nie jestem taka, że podbijam do zajętych. Ja w ogóle do nikogo nawet nie podbijam. No, jak jakiś gość podchodzi na studia, to ja mówię dzięki i uciekam. Dobra. Okej, okay, wracając. Liczyć limesa, okej. Okay. Dlaczego czemu tak mówisz? Co? Jeśli sobie jakichś fajnych kolegów na studiach coś miała z górki. Nie wiem, ja, ja tak nie umiem. I tak głupio zawsze. Bo czuję się wtedy jak taki, nie wiem. A nie wiem. Okej, okay, dobra. Mm. Limesa ma z tego liczyć. Mam to no. po prostu. Przem... Aha, patrz, tu będę miała wtedy, że to jest moje A. A tu jest moje B. Więc o. tu będzie. Co tam było na dole? Ale nie, bo wtedy tu mamy janownik in... inny. Nie, nie, nie. Co ja robię? Nie, no, masz dobrze, masz dobrze. Teraz musisz tylko przemnożyć wszystko i uporządkować. Wyciągnął ja, przem... fasa? Nie, po co? Jak się ten, jak się mam niby wymnożyć pierwiastek przez pierwiastek? Dobra, rozszerzyłeś to, z, to jest a minus b. Rozszerzyłeś to przez a plus b. Jeśli mm -hmm. nie chcesz tego mnożyć, to wiesz, że z wzoru skróconego mnożenia wyjdzie ci a kwadrat minus b kwadrat. Robiłeś to, a, przykład praca. wcześniej, dokładnie tak, tak samo. Dobra, patrz, robię to. Plus 3x plus 6. Y Co ja, jaką szóstkę jakąś zimną napisałam? No, plus 6 i to jest yy, pierwiastek i to jest do kwadratu. Czy się nie mogę napisać bez tego pierwiastka? No dobra, zaraz to zrobię. Minus, 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 minus. Yy, plus 4. No plus? No bo to jest moje B. No, a tu masz wzorze, że wychodzi A, wychodzi Aha, no racja. Minus B do Poza tym jak nawet tak. zobaczysz na te dwa nawiasy, przemnożysz to razy to, to masz minus dwa razy plus dwa, czy minus cztery. Tak, racja, 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 racja. No wiecie może najpierw ten nauczyć się najpierw wzoru stosownego mnożenia. No, z, będę umieć. Obiecuję, dzisiaj, ale dzisiaj tak szczerze, czuję się, że nauczyłam się więcej niż kiedykolwiek w życiu. Bo ja ogólnie nigdy na korpetycach nawet nie byłam, także no. Dobra. Ja Serio? No? Wy wytyfy. skąd ty taką masz no matematykę? Dzięki Kirydy na za subskrybera stycznia. Yes Prób dla Ciebie. E, skąd? No chodziłem do szkoły dobrej. No Tam nauczyli. No. Dobra, teraz mianownik. Pomnożyć. To, to już nie będzie rozkrosonego mnożenia. To już jest coś innego. Czyli po prostu muszę to no wymnożyć to sobie, co nie? Ty jesteś spoką. Yes y Dzięki miszlisek ze za z Twitch Prime, żółw dla ciebie. A bo ja już sobie to skrócę, patrz. zrobię to już tak. Że, o. Bo mi się nie będzie Pasz chciało tego drugi raz. A czemu wysłać moje zdjęcia na czat? <laughs> nie rozumiem. Nie wiem, to się pytaj Wiza, czemu wysyła twoje zdjęcia nie. <laughs> ja ja tylko o... otwieram. Wnoszę o ogar,. Dobra. <laughs> Dobra e... Kurde, bo mi tu śmierdzi deltą. Nie ma żadnej delki. Wiesz <gulia> dlaczego w ogóle jest delta? E, do szukania X-ów. Aha, ej, czemu ja tu mam... Jakich ej, bo ja napisałam... Bo tu jest X, a nie N. Boże! Dobra, czekaj. Dobra, ja to nie ma znaczenia, czy to jest X czy N. Tak? Dobra. Jakich ty Xów chcesz szukać deltą? No w sumie faktycznie, bo X to jest nieskończoność, to ja nie chcę nic szukać. Dobra, jak e. coś to po pierwsze źle przepisałaś też, bo tu jest minus 1. <laughs> no. Dobra. ok. No, bo to już się zapędziłam, ok. Mm. Tylko myśl, jak ten mianownik. Po prostu mam to przemnożyć ze sobą, czy jak to mam zrobić? No. Chyba, że też mam jakieś pochodne tu wyciągnąć. Nie, 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 to nie liczymy żadnych pochodnych. Nie, ok. No, ty po prostu muszę to przemnożyć, ale ono ten pierwiastek mi się na dole nie podoba. O. No. Mm. No z tym pierwiastkiem to jest Lim, więc możesz tu zrobić sztuczkę, co nie? Wziąłem sobie X kwadrat przed nawias, zostanie ci X. Będziesz miała resztę steruje. Z... Faktycznie. To Dobra, bazy. to ja to robię, tak. Patrz, robię to właśnie 3x no. Minus Rup. 5x minus 2. No, tu sobie napiszę na razie nawiasek. I tu będzie tak. X. Kwadrat przed nawias, tak jakby, czyli tu będzie jeszcze jeden nawias. Kurda, ale tu ciasno. Pff, ok. Nie oddaję, ale robi nam bóra. Razy. Mm, jeden plus 3. Dobra, no to będzie 3 przez x plus 6 przez x kwadrat. Yy, ok, plus 2. Okej. Okay. No to tak. Yy... Tu tu. Lim. X dąży do minus 1. Stro, yy... przypiszę sobie górę. 3X plus 6. Minus 4. Tak, no tu też Jezus, ale dużo pisania wkurza mnie to. Le, jak Nic nie, to nie każe tyle pisać. Nie, ale ja sobie napiszę. Hmm. Hmm, dobra, razy. Razy x. Hmm. O tak. Razy x, razy. Na no, fajna OG muzyka, chłopaki, hmm. ale musimy zastopować, bo dostaniemy kapieret strajka na YouTube. Plus dwa <grym> <plus 2 grym> przez. O, kurde. O, kurde. Ty, 3x. coś ty zrobiła tu? Gdzie? Skąd masz? x kwadrat plus 2 plus 2. A, no. Nie wiem, czekaj. Jeszcze raz, znowu. Kurwa, co ja zrobiłam? Dobra, jeszcze raz. x kwadrat plus 3x plus 2. O, dobra, pojewało mi się. Już, już naprawiłam. No, ja to Będzie chodzi. Więc 3x do czwartej minus 5x kwadrat minus 2x plus 2. Dobra. O kurwa. N czy nie mam miejsca? Dobra, zmniejszy się to na dole. Co? Tu jest nawias jeszcze. To jest nawias? O, o mój Boże! Dobra, ale patrz, nie musisz tego teraz już ten. Weź. Tu możesz sobie to dalej tam cyk pyk. W sensie? Możesz sobie to ustawić, jak chcesz, ale możesz tego nie robić. Wiesz teraz wstawić po prostu minus jeden za X i zobaczyć, ile wyjdzie. Aha, faktycznie. Zapomniałem, że w każdym. Dobra. Czy będzie tak? To będzie po prostu jeden. W takim razie mi takie będę górze wiecie jeden plus. Y Minus 3 plus 2. No to mam 0 tutaj w liczniku. No. Hmm. Nie, czekaj to. 0 tu będzie, minus 1. Dobra, na dole też będziesz miała 0. Rozumiesz, na dole będziesz miała też 0, więc jest problem. Więc będziesz miała 0 przez 0. AAAAAAAA! Tylko nie ten symbol nieoznaczony. To jest symbol nieoznaczony, czyli jednak coś to musisz jeszcze podtegować. Pod Musiałabyś teraz skrócić. Coś z górą trzeba zrobić. Trzeba pewnie zrobić, żeby było x plus 2 na górze. No, Dokładnie. Yy, dobra, ja sobie to zrobię o tu, bo mnie to wkurza. Dobra, a ja bym ci na przykład powiedział, że yy, zróbmy złoty strzał, że to będzie x plus 2, a. Tu będzie X 1, okej? Okay? ja mam to wiedzieć. Strzelisz na przykład. Oha, no dobra. Mm. Bo już nudzi się ten przykład trochę. Dobra, nie, no Ale jak chcesz taki... wyjść, no to wiesz, że to są dwa takie małe nawiasy, co nie? Jeden taki, drugi taki, bo to jest X do kwadratu mm -hmm. i potem patrzysz, jakie dwie liczby się dążą razem do tego i dodają do tego. O kurwa, faktycznie! A dobra, widzisz, to, to tak robiła no dobra, ale... Mm -hmm. y, no. Teraz to masz to skrócić z tym i... Mm. Nie zrobił mi, że tu będzie na górze 0 a na dole... Na dole też będzie 0 No właśnie, czy jeszcze dół musisz rozpis... Ja pierdolę. Mm. Oj Boże, teraz byś musiała to jeszcze podzielić. Dobra, to podzielisz jeszcze dół i coś ci tam wyjdzie, ok? Że podzielić dół? W sensie, że w jakim sensie mam podzielić dół? Że teraz dół rozbijesz na x... Y... Aha! x, x plus 1 plus to jeden 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 ...i coś tam wyjdzie. O, 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 dobra, dobra, wiem. x plus 1. Możemy to zrobić kiedyś, zrobisz sobie to w domu, tak? Tak, powiem. tak, to będzie na tak, zadanie tak, domowe. Tak, tak, takie rzeczy się kalkulatorem liczy, nie mamy na to całego Tak, dnia. nie, 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 bo to jest zbyt skomplikowane. Dobra, wyznaczyć asymptoty pionowe. Wiesz, to jest asymptota pionowa? Ej, yy, kurde, o, kurwa, no tego, ja tego to nie wiem. Co ty odpaliłeś? Nie. nic. <laughs> ja miałam y, z matury 69% podstawy, rozszerzenia nie pisałam. Kurde, no. Coś tego nie musimy robić tej asymptoty, bo asymptoty no, to jest mega proste. Tak? No. No dobra. No to lecimy. Asymptota, wiem, że z jakiegoś asymptota pionowa, pozioma i ukośna. I chyba jak jest pionowa, to trzeba tak jakby dziedzinę, to jest dziedziną zrobić. Że... Yy... to nie jest tak, że to jest po prostu x równe 3, to koniec? No nie, nie może być, bo wtedy się wyjdzie yy, tutaj w mianowniku 0. No, dlatego to jest asymptota. Ja pamiętam, że oglądałam taką panią i ona mówiła coś takiego, że to jest tak jakby... No par, bo jakbyś teraz narysowała tą funkcję mm -hmm. bazę. No. Jak ją teraz narysujesz, to chodzi o to. Że nie możesz przez 3 podzielić. będziesz miała 3, to będziesz miała 0 Mhm. Mm Dobra, aha, w tym sensie. No, no i to znaczy chodzi o to, że tu będzie... będziesz miała 3, to w dia 3, to byś miała przydzielone przez 0, czyli ona to będzie wiedza nieskończoności Jak to będzie wyglądać? A z drugiej strony prawdopodobnie będzie wyglądać tak. Mhm. Mm Trzeba obustronnie asymptotę policzyć. No ale też to widać, że to będzie tak wyglądać. Trzeba liczyć. Jestem prawie pewien. Czekaj. Hmm. Wolfram alfa. 2x przez 3 minus. ludzie pisze jakieś dziwne rzeczy na tym. No właśnie, to jest tylko jedna asymptota. Hmm. No. ty jest po prostu trzy? Tak, trzy. To Poziom pionowy się bardzo prosto wylicza. Aha, to jest po prostu tak jakby z dziedziny, że. I to, co nie może być dziedziną, czyli to jest tak jakby odpowiedź, tak? No. Aha. E tu akurat. No. Bo wiem, że jak jest chyba. Y pozioma to coś się robi, jak jest u kośla, to się tak jakby coś tam mnoży No, coś tam, są tam zory, się robi. Coś. Dobra, ale tu generalnie jakbyś powinnaś chciała to obliczyć jakoś tak mega poważnie czy coś, bo mm -hmm. teraz musisz policzyć lim z x dążącym do 3 od prawej strony i lim z x dążącym o, no, tak, do 3 tak. od I lewej 3, 3 minus. i mm -hmm. jedno i drugie, ale to jest trochę waste of time i, tak, to, i to się jakoś co. podstawia i to jest tak jakby, że... Tak. Ale tak. to, to nie ma mm -hmm. co, po prostu piszesz x jest równe 3, jak ci tego nie zaliczy to piszesz, mówisz jej, że to widać i nie będziesz się z tym pierdolić, tak? Dobra, dokładnie tak powiem pani Rozumiesz? Tak. Nie ma co, to jest jakaś ukośna jeszcze Nie mam czarnych odrostów, jestem ciemną blondynką naturalnie, widzicie? No <głos> <głos> Odrosty? Czy... Nie no, ja, mam, ja mam, jestem ciemną blondynką, tylko jest światło chujowe, co nie? A tak, tak. No. Ja tyle jestem bladyna. No. zostaw? Dobra. No. Tragedia. <grywia> Dobra, lecimy dalej? No co to teraz? Trzeba wyznaczyć, jak z tym ukośną. Mm. To nie ja mam totalnie bladego pojęcia, jak to zrobić. W minus nieskończoności. Dobra, e... daj ktoś wzór. Tu jest wzór na to. No, to jest chyba jakieś przez 1 przez X? Nie wiem. Nie wiem. Zobacz, Dobra, czekaj, bo Widz 97 to jest chyba jedyny, który jest w tej... W celach edukacyjnych, ja za... O, wiedziałam, że FX przez i, X, czyli tak jakby raz jedna 1 jed, przez X no, dobra, No to jest a, tak, no, no, czyli masz także a i funkcji liniowej to jest lim z x w minus nieskończoności z tego co masz, a. Mhm. dobra, czy umiesz to zrobić w pamięci już? pamięci. Po tym, ile zrobiliśmy przykładów? Yy, tak, to będzie tak jakby. Czekaj, to będzie. Yy, mam tak, jakby ten pierwiastek wyłączyć? Czy. Bo nie jestem pewna. Co w się. Sensie, czy ten pierwiastek mam tak, jakby wyjebać? Że będzie. No, wyjeb pierwiastek, zobacz, jakie są najwyższe, i masz zrobione. Czyli x kwadrat wyłączy przed pierwiastek, czyli to będzie x przez x, czyli 1. Jeden. Nie? Nie? 1? Jeden? Nie, 4. 4? Co? No. Ach, A, dobra, Boże, świę... już wiem, 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 wiem czemu, wiem czemu, wiem czemu, bo pierwiastek z 16 to jest 4. No. I, I wtedy będę miała tak jakby X x razy yy, Boże, X, tu będzie tak jakby 4 i tu będzie. Tu będzie tak jakby coś tam minus 0 plus 0, yy, tu to. się X skróci i 4. Dobra, dobra, no już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. No dobra. Dobra, strzaiłam. To masz zrobione, Ok, Klasa, fajnie. I to już? Nie, to jest. Aha. Wiesz, asymptota to funkcja liniowa. Aha. Brakuje ci czegoś jeszcze. Funkcja mieć... liniowa. Aha, to jest AX plus coś tam. AX plus B, dokładnie. Mm -hmm. Tak. Więc jeszcze teraz B potrzebujemy. Czyli B plus coś tam. Hmm. Dobra, jak jest wzór na B? Jak ktoś pisał jeszcze dalej. No, B, B coś tam jest jakiś wzór to na co? Jest to. lim z X minus nieskończoności. F od X, czyli to, co masz. 15 x kwadrat minus 4x plus 1 minus ax minus 4x. No, I to jest urna b. b. Aha, faktycznie. Bo było takie coś na, na tablicy. Czyli um, znowu muszę ten pierwiastek, co nie? Ten walić. No to, to wiem, że to jest 4, co no. nie? No, czyli 4 minus 4. Znowu tę samą sztuczkę, którą ostatnio robiłaś. wrzucić ten na 1, ten. I, czyli to będzie 4. Aha, o jejazd, trzeba to pomnożyć. Dobra, dobra. O, już wiem, już wiem, już wiem, wiem. Czyli to będzie tak, czyli to jest A, to to jest B moje. Mm, a -a -a. Czyli to jest tak, a kwadrat minus b kwadrat. Tu na górze będę miała, czyli to będzie. Y, halo, Ctrl Z. Czyli to będzie 16x kwadrat minus 4x plus. 1 y, minus minus b kwadrat, czyli tak jakby minus 16x kwadrat. No. I to mi się skróci ze sobą. I tu no. będę miała w mianowniku. Co tam było w mianowniku? A. Plu, a. A, a, y, a plus b. A plus b. Dobra, tak, dobra której klasie jest Szawara? Na pierwszym roku studiów. Tak, jestem na pierwszym roku studiów. I bądź, że film na nidrodniaka. Oho! Dobra, Dymest, dobra. Czyli 16x kwadrat minus 4X plus 1 plus minus. Minus 4X. O kurwa, faktycznie. Dobra. Myślę, jesteś jakiś nim... Dobra, dupa, dupa. Li... coś tam, coś tam. Yy... Ty. Co? Pomyliłaś o czymś? Mm... O czym? Pierwiastek. Pierwiastek, tracja. Dobra. Aha, no i znowu to jest to samo, że muszę pewnie to wyciągnąć. E, to jest wszystko się robi tu samo praktycznie. Dobra, to? czyli to będzie tak. Yy... Minus 4x plus 1 przez yy, x. I tu będzie 0, czyli to będzie po prostu 4x. Nie, kolej, bo ja tu nie mogę tak się przyspieszyć. czy to będę miała x razy yy, pierwiastki. Kurde. Mhm. Jak coś, tak, to to, to powinnaś mieć plus, wiesz? Gdzie plus? Aha. Plus 4x. jest na maturze? No i co hejterze? jest czekaj. taki cwaniak. Dobra, ja pisałam to podstawową, spaduwa No, dobra, zajebiście. Właśnie, sztywno yy. z hejterami. A to, czekaj, jak to jest B, o to, bo to jest B, co nie? Tak, tak. w momencie. I jak na dole mam A plus B, co nie? No. No to to jest tak jakby A, czyli to, plus, minus 4. Nie, nie. To... Nie, nie, nie. <grych> To jest B. To jest tego minusa. A. Też tak chcesz to rozkminiać. No tak, bo to jest już ten wzór. No dobra. Żartowałam. I na czasie naprawdę jesteście tacy pierdolnięci niektórzy. No, bo powiem tak, ich boli to, że ja mam takie łatwe rzeczy. Mhm. Dobra, x kwadrat I minus... Jest co przystać. innego chyba boli. Już tak nie Ej, mówić. Winko, co ty wysyłasz? Tylko bad click, Gostek. Dobra, aha, to po co ja to pisałam? Lidz, Lidz. Nie musisz bo to się jest tego pisać. 0, zero, zero, czyli. Gwinko, mm... Winko. Bacik, win. Bana trzeba dać mhm, za takie rzeczy. Zajesz coś na podkliku z kodem LEWUS? Tak. 200 o, złotych tak się składa, że miał konta założonego jeszcze. Oj, tak się składa, że no, super okazja <grym> przed tobą. Tak? dobra. Załóż z kodem LEWUS i zostaniesz do 200 zł free betu, jeżeli przegrasz pierwszy bet. Dobra. Ej, to wiecie, że to będzie 4x. Ale masz 4x plus 4x. Mhm. I 8x. Tak. No, no to, dobra, to zmarzę ten przepros 8x. Bo tu mi się zgubiło x o tutaj w tym, w tym o, tutaj o. 8x, dobra. No. O kurczaki. No ta plus 1ka mi tu nie pasuje, ewidentnie. <gryw> no to jest lim, więc ta plus jedynka ci nie obchodzi. A, to racja, dobra, zapomniałam. Czyli to będzie po prostu minus jedna druga. No. Czyli wzór będzie wyglądać tak. Eee, F od x. Tak, to jest y, minus 4x, minus jedna, druga. No. Super. Tak? Tak? Bo nie brzmi jak. czemu minus 4x? Mm. Plus 4x. Kurwa, faktycznie do 4 wyszło. A jestem głupia. Powiedzisz, Ej, ja... możesz nie, przeklinać? Przepraszam, bo ja zamiast patrzeć tu, to, to ja patrzę tu. jest family friendly content, family Jasne, friendly przepraszam. Ja też sobie często streamy z rodziną, to y, też nie mogę przeklinać wtedy. Właśnie, szczęśliwie. Z synem będzie oglądał. Monetyzacji? <grym> nie na no, tym. Nie rodzinę. no, liczy się pierwsze 30 sekund filmu na YouTubie, okej. Okay? Ale ty jesteś ekspertką? Tak. No ja się. jesteś sam. YouTuberką? Nie. <grym> Czemu? Y, nie wiem, bo tu trzeba montować filmy. O, ej, oczywiście hmm. o kamerkę? O no, ściało, sorry. Już mi, już mi nie kamerki. Jedno. No, już było mi, coś tam wyskoczyło, że ten, że telefon się rozładowany. Trzecia wszystko. godzina materiału, to by dupę pokazała, nikt by nie widział. <laughs> już śpią. Tak, już nikt nie widzi. Dobra. To kurde, zrobiłam, tak? I to jest ta asymptota no. ukośna? Dałeś dałaś sobie kolokwium na pięć. Jest. Proszę zapisać woda i ja to się do mojej wychowawczyni. Boże, to mojej wychowawczyni, do mojej pani ze studiów. No. Chcieli to wysyłać? Nie. No, nie. <głos》>. nie, no, nie, nie. Nie, bo nie wiem, boję się. Odważne, tak, jakby jakby ktoś uczniów zobaczył mojego Instagrama. A nie widzieli? Nie no, czemu mieliby widzieć niby? Ja jestem jest, randomem przecież. Jest tak, że patrzę, ale. Nie. Koleżanka. Sprawdzają na Instagramie. Ale tak szczerze, właśnie nikt z mojego roku na studiach nikt mnie nie obserwuje na Instagramie nawet. Także... A może nie wiesz o tym? nie, no nie, sprawdzam tam co jakiś czas, co nie. Jakieś tak... Każ każdego nowego followera sp sprawdzam, co nie, kto mi tam zafollowował konto. No ale czy zafollowuje Maciek16 z prywatnym kontem? A no to bez wtedy, opisu? Nie, no, wtedy teraz nie wiem, jak sprawdzić. No hmm. właśnie, mi się wydaje, że tam na tej geodezji, geodezji to mogą być same takie. Zawodniki. No, jest taki jeden, ale on akurat wie, że streamuje. Bo on, on kiedyś nawet do mnie na streama wszedł i zaczął pisać, że chodzę z Tobą na kierunek. <grywa> no ja takie, a. OK. Jeszcze powiedział? <grywa> e, nie. Trochę go zwyzywałam wtedy, bo powiedziałam, że on jest akurat e, typem osoby, która przy, chce. Bo ja z nim jestem w grupie, co nie? Na wielu takich przedmiotach. I on często do mnie pisze dzień przed wieczorem: Ej, masz zrobione to i to? Wyślij. Ja takie nie mam. No, więc powiedziałam, że czeka tylko na gotowe i chyba już od tego czasu nie wszedł. Także no... No. to są, tak, tak właśnie trzeba żyć. Tak. Myślę, że do jeszcze ma zrobione, on wysyła i jest zrobione. Ale no już połowa, połowa roku wie, że jestem osobą, która nigdy nic nie ma. I to zazwyczaj mi wszystko wysyłają. Tak, że no. Ja chodzę tak, na, ja w Rzeszowie ci wysyłają? Ale to koleżanki akurat. Bo... Hmm. E, gimbal mi się nie What the fuck? Dobra, sorry. What the fuck? No! oś rezultował. Aha, czekaj, musisz po kabel. Tu jest kabel, tu jest kabel. Uno, momentu, proszę legać to, to w ogóle super. No, kupiłam sobie gimbala za moje pierwsze zarobione pieniądze ze streamowania. Jest fajny, polecam, taki szary. Fajny gimbalek. Ale no właśnie powiem tak, mam gimbala, mam ten, ale nie mam komputera. To lekce zmieniłeś. Nie masz komputera? No ja z telefonu streamuję. Boże, z laptopa streamuję. A w się... Sensie, no, ostatnio z telefonu, bo powiem tak, jak się staram na partnera, to ważne są te statystyki, co nie? No. I ja najwięcej widzów mam jak streamuję z telefonu. Ty wiesz, siedzę i nic nie robię. A jak zrobię coś na komputerze, to ja, mam wiem. dobrymi widzów. za no. twój stream to się nigdy nie odzywasz. <laughs> nie no, co ty gadasz? Często. Dobra, ej, zaraz będę id idę po kabel, spokok? Ok? Dobra, spokok. Ok. Jest T2. zapis live, tak? Będzie na YouTubie. No z lewusem. Ale chyba, że same niecięte. Nie chcę mi się to Nie mamy zasobów ludzkich na takie rzeczy.